Siema, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skyrim. Yeah. W tym roku będziemy się kierować do Rzecznej Puszczy, żeby skontaktować się z osobą, która nam zabrała róg, którego szukaliśmy w poprzednim odcinku. I między odcinkami trochę się podziało, trochę poekspiłem, poznałem nowe rzeczy. Poszedłem do Akademii Magów. Teraz wam pokażę gdzie. Tutaj, w Zimowej Twierdzy. Porobiłem kilka questów, nauczyłem się kilka nowych speli. Fajne, iskry, dużo. Pokażę wam je później, jak już będziemy ich używać w walce. Zabiję smoka, nauczyłem się krzyku IS, który zamraża. Jestem zmuszony prosić cię o zap. Nara. Prawdę Będę mówiąc, sobie drzeć ryj, mam na ile ciebie będę oko. chciał. Dobra. Nauczyłem się tego krzyku, który zamraża wszystkich, a czy wszystko, no, tych, przez tu przeleci. No i ogólnie wyekspiłem, poznajdowałem jakieś przedmioty. Dobra, my się kierujemy tam. W sumie ja do Rzecznej Puszczy mam chyba teleporta w sumie, nie? Tak. To nie wiem po co ja tak zapierdzielam. Ale spoko. Tepnę się tu. I to powinno być gdzieś niedaleko. Tam, dalej trochę. Kurde, kondycja moja trochę ciężka. Omega, to jest to Chciałbym dziecko z umieć autyzmem. taktykę Nie, z ogniem. fajnie. Dobra, schowam te łapy. Sejwik, sejwik. To niby tu. Halo, halo. Najpopularniejszy utwór w tych Jesteś tym okolicach gościem, i jeden co z to pierwszych, wszędzie których węszy. mnie uczono. Chcę wynająć Dlaczego? pokój? Pokój na poddaszu, co? Cóż, nie Ragnar, mamy pokoju na czerwony, poddaszu, ale możesz zuch, wziąć ten chociaż po lewej. drań. Czuję, Oczywiście, że że będzie. jeszcze gość Okej, dzięki. naszą białą I jeszcze ze bramę. mną chodzi Utgierd. Prawił Krzyż bez i bije końca i wszystkich wciąż bułom. od początku. Ile to ma Zamknij siły, mordę! werwy i Dobra, majątku. idę tu, Lecz zanim żeby nie słyszeć polityczny tego Tebnasz śmiecia. tam baryła, gdy dzielna Matylda ćwieka mu zabiła. Halo? Więc to ty jesteś tym smoczym dziecięciem, o którym tak wiele słyszałam. O, my Wydaje wie. mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać. O co chodzi? Chodź ze mną. Halo? Pancerzem zgrzytnęła i Zamknij jasna mordę! ledwie się Nie mogę się zaczęła. skupić. I przestał nasz Ragnar czuć się jak panisko, gdy No, otwieraj, łeb otwieraj te drzwi. jego z hukiem upadł O, na mieszek. klepisko. No. Dół w tym Otwórz koszem! drzwi. Poleciał. Ho, Teraz możemy porozmawiać. ho, ho. O kurwa. Ale Narnia, kuźwa, tutaj macie. Nara. Ja pierdzielę, ale mam Narnię w tym Skyrimie. Ej, Utgard, chodź tu. Utgard, chodź. Ty możesz wejść. No, albo czekaj, 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 spierdalaj, idź mi za. Przepuść mnie! Szmato głupia! Wygląda na Kurwa. to, że siwobrodzi mają cię za smocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie Ciebie mylę. mieszek zapierdzieliś, ale mi Utgard zablokowała. To ty wziąłeś róg? Niespodzianka. Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. Po co to? Ostrożności nigdy za wiele. Szpiedzy Talmoru są wszędzie. Czego ode Nie mnie chcesz? zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. No, nawijaj. Jak napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym A, dziecięciem. chyba jestem. Jestem Nie, ja członkinią nie jestem elity, smoczym która od dziesięciem. dawna cię Co? poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, Mogę ci wiedz, zamrozić że mordę? mogę ci Dawaj. pomóc. No. Jeśli mi nie ufasz, to już samo przyjście tu było głupotą. Cię mogę zabić. Czego ty chcesz? Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Umiesz to robić? No jasne. Wchłaniać duszę Mogę je smoków. pochłaniać dupskiem. Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to Czyli udowodnić. jednak za mogę ci namrozić mordę.
Wiedziałam, że siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś smoczym dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Kiedy cię tu ujrzałam, byłam pewna, że przybywasz od siwobrodych i nie jesteś szpiegiem Talmoru. Okej. Jako nieliczni pamiętamy... Ale czemu to nie podświetlone? Osobą, zdolną tak. To moi starzy wrogowie. Ale jeśli moje podejrzenia okażą się słuszne, Talmor może mieć coś wspólnego z powrotem smoków. Zesponował smoki. Ale to nie jest teraz istotne. Ważne, że to ty możesz być smoczym dziecięciem. Co ukrywasz? Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Wow. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. Kilka lat temu powiedziałam coś bardzo podobnego mojemu koledze. Cóż, okazało się, że on miał rację, a ja się myliłam. Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Okej. Albo jeszcze to. Nie wiesz? Przecież od ciebie. Smoczy kamień dla Farengara, pamiętasz? O mój Boże. Czyli jednak coś do ciebie dotarło. Farengar odzyskał dla mnie smoczy kamień. Tym się właśnie zajmuję. Zza kulis aranżuję różne sytuacje. Bo jakby na to nie patrzeć... Jesteś tutaj. Jestem tu, smoczy kamieniem. Był mapą starożytnych smoczych kurhanów. Przyjrzałam się tym, które są teraz puste. Wyraźnie widać pewien wzór. Wygląda na to, że zjawisko rozprzestrzenia się z południowego wschodu, poczynając od Jeralów niedaleko Pękniny. Jeśli wzór jest właściwy, kolejny będzie kurhan w okolicy Gajkin. Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany. Kurde, nie to. Udamy się tam. Toporne jest właśnie to wybieranie tych wielu. Że zjawisko rozprzestrzenia się od południowego. No chodź. Smoczy kamień był mapą starożytnych. Wygląda na. No oczywiście, przestaw się znowu. Teraz? Dziękuję. Boże, ale to jest. Chyba debilne. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Wstrzymać czy zabić? Nie mogę czekać, aż się namyślisz. Spotkamy się w Gajkin. Nie ociągaj się w drodze. Ale ja muszę jeszcze poczytać te twoje książki. I mieszek ci zakurwić. Ty myślisz, że to jest takie proste? Mogę tę mapę wziąć? Tak lepiej. Ruszajmy w drogę do Gajkin. Dobra, fajnie. Piszę niby weź, to sobie mogę pozbierać, nie? Ja tu nie widzę żadnych przeszkód. Z tego wszystko wzięła, głupia szmata. Paluch giganta! To brzmi groźnie. Korzeń palowy, to już mam, widziałem skąd to wychodzi. Kondycję. Okej, dawaj. Daj mi tą mapę też. Jak ty masz tablicę, co rozrysujesz, ja mam znowu. Mieszek. Ej, kufer. Tunikę z pasem nie chcę. Aha, ona już wypierdzieliła. Chodź, Utgard! Utgard, lecimy. Otwórz Skyrim. Do Gajkin w tamtym kierunku. Możemy podróżować razem, albo rozdzielić się i spotkać na miejscu. Twój wybór. Aha. Łak poleciała! Utgard! Utgard, tylko nie ten. Ej. Co ty robisz? To co? Ej, no idziesz. Trzeba ci czegoś? No idź. No idź, jasne. Niedaleko znajduje się no. Starożytny smok. No, leć. Jeśli zdołasz leć. Tam dotrzeć. Tak, patrzcie, tak wygląda ta moc. O, idź. Idź, zajebiste to jest. Przełącz się na moje zapierdzielanie szybko. I poczekam, aż ona się odmrozi. Chyba nic mi nie zrobi, nie? I co, kuźwa, jesteś teraz zamarznięta. Ja. Straciłaś chapce?
Potrzeba ci czegoś? Ruszajmy. No, to biegnij. Leć, leć za mną. No, ruszyła się dobrze. Już Utgard poleciała, a tamta sukwa jeszcze nie. Zaraz, to ja mam trzema dwa punkty. Halo? Aha, zwróć róg. Smoczy cmentarzysko. O Boże, ale to jest daleko. Najpierw zwrócę róg. Potem się przeniosę do tego. Do stajni i zobaczę, czy będę mógł się przenieść. Znaczy, no, pojechać szybko bardzo. Tamtym kuniem. Zobaczymy. Najpierw zwrócimy ci róg. Jesteś. Gdzie ty jesteś właściwie? O, kuźwa. He? Ale wy tu macie dziwne. Dziwnie porozplanowane. Ej, budź się! O! No, udało się, ma. Co ty tak śpisz, kuźwa? Nie ma. Naucz się słowa mocy od Ulgara! Dobra, nara. Dzwonecznik kostuchuje ją. Dobra, nie będę na tego dziada czekać. Lecimy się uczyć słowa. O, ale fajne okno. Piękne. Wyjdę tędy też, nie? To jasne, spoko. Uczy mnie nowego słowa mocy. No. No. Da. Fuschoda. Oho, oho. Czy to już się nauczyłem tego? Halo? No teraz się wchłonęło w mnie dupskiem. Czy coś umiem w fuch schodach? Już finalnie umiem to. Czy muszę jeszcze mieć smoczą duszę? Słowa mocy. Nie to. To. To, 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 to. Fusroda, umie. Save, no. Stań między nami i przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać nieokiełznany głos. Ej. Utgard, odsuń się! Utgard, słyszysz, co się stanie? Utgard też to jest w stanie wytrzymać. Okej. Nam tu mumu. A tej się dalej coś dzieje, nie? Ona też się nauczy wszystkich słów, co ja teraz. Czyli tego cokolwiek, co się stanie. Okej. Jeszcze raz. Ale mnie łupie w dupie. Jeszcze? Nie. Udało ci się zasmakować głosu Siwobrody i wyjść ze spotkania bez szwanku. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. W sensie, że? Okej. Fus. Mamy nasz krzyk, zajebiście. Mamy już fajne, pełne fus roda. Dobra. To jak jest fus roda, to ja zrobię fus save'a. I teraz muszę ścisnąć dupę i lecieć tam. Nie tu. Tu przelecieć. Tu jeszcze nie mam żadnego miejsca. To muszę przenieść do stajni. Kaszelek. Ale fajnie teraz. Fus roda! Ale i tak ta trąba pyszna jest na razie bardziej przydatna, bo mogę szybko się przemieszczać dzięki tym. Dokąd chcesz jechać? Teraz wichrowy tron to był, to? Jasne jest coś. Okej. Utgard, ładuj się. Nie mogę czekać w nieskończoność. No ale kuźwa, wlazłem, człowieku. Już nie czekał. Dragon. No okej, jest wichrowy tron. W stanie wychylić tronie. Okej, to teraz muszę cisnąć
Niedaleko. Za... nie. O, wybacz mi. Co? Tak, tu. Wszedłem ci w drogę? No. Wolf i coś tam, nie wiem. Utgard, lecisz? Utgard, paruwo! Dawaj, dawaj, sprinter! Lecisz! Leć, kuźwa! No dobra, dzięki, dobra. Dawaj, lecimy, 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 no! Szybko! Szybko odbić smoki. Jebać mnie, odbić smoki. Tak. Tędy czy tędy? Pójdę tędy, to będzie szalona droga szaleństwa. I nie mam mojej szalonej kondycji już przez to, że ja cały czas zapierdzielam. Utgard, możesz tu chodzić w ogóle? Coś tam umiesz, ale przez to chyba nie przeskoczysz, nie? Mój punkt się rusza. Utgard zaraz tutaj gdzieś się zgubi. Too fast for you. Ła! No siema. Nie! Nie chcesz tam iść! Smok! Smok atakuje! Gdzie ten smok? Dawajcie mi go tu! I wylądował na starym smoczym kurhanie po... Nie wiem, co tam robi, a nie wiesz, że grasuje tu smok? Wiem. Właśnie dlatego chcę go zjebać. Łaaa! Przeleciała Utgard. Okej, okay. O! O, kuźwa. Co to jest za smok? Czy się mu nie dzieje? Powiedzcie mi szybko! Nie trafiłem go. Zaraz. Gdzie mam iść tędy? Którędy? Które? Tu jest droga, dobra. Będę musiał coś... Kurde, te hotkicy. Nie mogę... Bieda jest taka, że nie mogę zmieniać tych czarów z scrollem. Scroll się oddala. Mam to wskoczyć, czy mam zabić smoka? Utgard? Rozumiesz? Utgard, tłumacz. Ła! To tak miało być! Ła! Ej, Ragol! Kuźwa, nie widzę, co się dzieje. Fajna kamera, świetna, wspaniała. Halo? O kurde, smoki się odżywają. Nie wiem, mam ich bić teraz, czy nie? Halo? Ty? Smoku? Zabij smoka. No co, żadne siwobrode mnie nauczyli z waszego języka. Kij w oko. Dobra. Czas przywołać sobie tego, który się nazywa Atronachem i lać tego smoka, nie wiem jeszcze z czego. Nie wiem, czy z ognia będzie dobry pomysł, czy nie? Tak, zieje lodę, to chyba z ognia będzie nawet nieźle. Utgard też strzela swoimi strzałami, dobra. A i tamta ta jedna szmata. Co miała i z nami niby też. No, lej go. Many mi brakuje, to jest problem. To jest problem maga. Wszystkie? Mistury? Mam coś na manę? To mi odnajpi się w magii. Dobra, napierdzielamy go. W sumie teraz byłoby dobre bić go nad mieczem, nie? Ale to jest kurde easy. Prostsze od tamtego smoka, którego lałem. Kto to w ogóle tu leży? Grał wodny żołnierz. Okej, smok tu ginie. Ja przeszukam jakiegoś żołnierza, który ma nic ciekawego. W sumie strzały nie wiem, co jakich nie używam. Ej! Ty jesteś tutaj? Na bogów. W ogóle jest dzień i to słabo wygląda. Bardzo to słabo wygląda. No nie, kolejne smocze kości, ja nie odniosłem jeszcze tamtych. Z tego smoka, co zabiłem, jak was nie było ze mną na nagraniu. Nie właśnie przez to. Wfunę smoczą dupę. Ale kuźwa, nie mogę się ruszać. Muszę coś wyrzucić. Jakąś broń. Podniosłem jakieś
ławy. O, teraz może. Nie. To prawda, czyż nie? No, na to wyglądasz z Smoczym Dziecięciem, ale nie mogę chodzić. Smocze Dziecię nie może nosić więcej niż 3 bronie, bo... Bo nie ma. Nie ma tak prosto. Nie ma tak lekko. Powiedzcie mi, że to już. Na tych Smoczym Dziecięciem. No. No jasne, że jest. Co? Halo? Widać, jestem parę wyjaśnień. Nieprawdaż? Nieprawda. Wal śmiało. Pytaj o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Mam teraz jedną smoczą duszę. Mogę ją inaczej wykorzystać. Kim chcesz, czego nie chcesz? Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Co Ostrze? Bardzo dawno Ostrza. Temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy Smoczemu Dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza Smoczego Dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. Okej. Okay. Co wiecie o powrocie smoków? Zupełnie nic. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo. Czy to byłaś gdzieś? Ja cię nie widziałem. Naprawdę? Gdzie? Ciekawe. Ten sam smok? A niech to poruszamy się po omacku. Musimy. No, poznaję go, też był czarny, naprawdę. Tamten nie miał skrzydła, nie sprawdziłem, czy ten ma skrzydła. No, był skrzydła szukane. Oszcza. No właśnie. Dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. Byliśmy kiedyś znani w całym Tamriel jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów. Ale czasy te dawno minęły. Przez ostatnie 200 lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przysięgliśmy. Lecz nigdy nie udało nam się żadnego znaleźć. Aż do teraz. Okej, okay, gdzie jest kolejny smok? Musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za lud smoka. Pewnie smoka ten. Nam najlepszym tropem jest chyba. Palmo. No nie? Nie wiem. Nawet jeśli nie jest w to zamieszany. No to ten tamten smoczeł przywołał, jaki jest smoczeł. Dlaczego tam? Czy coś się gają? Może coś? Czego uważasz, że nic smoki z powrotem? Na razie. Ale przeczucie mówi mi, no że to nie super. Może to być nikt inny. Cesarstwo pojmało lwa. Dużo wiesz. Wojna w zasadzie miała twoje przeczucie. I nagle zaatakowały smoki. Ulfric uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie. Cesarstwo co popadnie, a Skyrim słabnie, jo! Poza Talmorem jest to na rękę. Czy ja muszę to wszystko przerabiać? Chyba już nie. Muszę. Musimy się dowiedzieć, czy to Talmor stoi za powrotem smoków. Musimy się jakoś dostać do ambasady Talmoru. Więc jak to zrobimy? Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie... No to myśl układaj, ja muszę iść bić więcej smoków. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinny. Miej oko na niebo. Będzie tylko gorzej. Super. A ja teraz zobaczę sobie w magię. Skrzyki. Ja mam jedno smoczo duszę. Mogę... To zmienia mnie w istotę, której nie mogę zranić, której nie można zranić, ale ja też nikogo nie zranię. Albo mogę ulepszyć sobie moją nową postać, więc najpierw zapiszę grę. Albo nie wiem, albo nie. Zapiszę grę i zakończę odcinek, a pomyśl poza odcinkiem, co by... Jestem w dupie smoka. Kurwa. Chcielibyście być w dupie smoka, co? Prawda? Ragnar! Czekajcie, ja mu zreda według Przewry. Ja mu zrobię Gdzie to? Gdzie jest moje? Gdzie siła? Fusrada! Fusrada z Siekutasa. Ogień for the win. Kurwa! Zajebiste! Idę go w dół przyjść do jakiegoś miasta, niech się srają. Dobra, to ja kończę tu odcinek. Ule jakiś mój tłum. Albo uleczę mój, albo się nauczę tego nowego, eterycznego, na. Aaa, to mogę zrobić tu. Kurwa, latający smok. Nikt nie widział latającego smoka. Dobra, coś porobię i w następnym odcinku dowiecie się, czego... Czego? Jakiego wyboru dokonałem. Więc wyrzucę teraz smoka, dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych filmów. Cześć.